Kurier Ekonomiczny. Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju. I dzisiaj zaczynamy oczywiście Kurier Ekonomiczny o inflacji, bo mamy odczyt, to nie może być inaczej. Naszym gościem profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Główna Szkoła Handlowa, Instytut Myśli Roberta Schumana. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Czytamy odczyt i on jest znowu lepszy od zakładań ekonomistów, lepszy od tak zwanego konsensusu zbieranego przez Polską Agencję Prasową, czyli opinii kilkunastu ekonomistów o różnych poglądach i różnych zapatrywaniach. No i tak, inflacja ta taka standardowa, czyli CPI, obniżyła się z 13 notowanych w maju do 11,5% w czerwcu. Inflacja bazowa, czyli oczyszczona o kwestie żywności, o kwestie nośników paliwa, jak benzyna chociażby, także spadła i spadła do 10,5%, więc wydaje się, że znowu mamy, nie wiem, do 11,1% spadła inflacja bazowa. Wydaje się, że mamy kolejny dobry odczyt i co jest najciekawsze, to drugi miesiąc z rzędu ceny monitorowane przez GUS z miesiąca na miesiąc nie wzrosły, były takie same. Takie same były w maju jak w kwietniu i tak same były w czerwcu jak w maju. To się nie zdarzyło od roku 19 w polskiej gospodarce. Co to świadczy i w którym cyklu tej dezinflacji jesteśmy, panie profesorze? No jesteśmy tutaj na krzywej z szybkim tempem opadania. Wydaje się, że rzeczywiście to jest szybciej niż wynikało z wielu prognoz. Jeśli będziemy postępować w tym tempie, to wydaje się, że, znaczy wydaje się, na pewno, jeśli nie pojawią się jakieś inne zakłócające czynniki, na pewno do końca roku będziemy dużo poniżej 10%. I tutaj no, bardzo optymistycznym jest sprawa, że te ceny nie rosną. Ten odczyt, pamiętajmy, który, bo niektórzy mogą tego, słuchacze, nie zrozumieć do końca, jak to jest, że ceny nie wzrosły, prawda, przez kolejne dwa miesiące. A inflacja wyniosła 11,5%. Tak. No to wynika z tego, że my odnosimy do rok do roku, czyli odnosimy do poziomu czerwca roku poprzedniego. Tak. I dlatego podkreślam, że najbardziej tutaj tym obiecującym jest to, że te ceny nie rosną. To oznacza, że w tym momencie, jeśli one nie rosną od dwóch miesięcy, czyli w zasadzie, no powiedzmy od maja, czy może w przybliżeniu od kwietnia, to jeśli oczywiście teoretycznie byśmy szli w tym tempie, to w maju następnego roku będziemy mieli inflację zerową. Oczywiście w cudzysłowie, ponieważ, proszę Państwa, w każdej gospodarce zawsze mamy do czynienia z inflacją, ale chodzi tutaj o to, żeby ta inflacja w okresie zawsze za ostatni rok była no, nie większa niż na poziomie, powiedzmy, 1, 2 czy 2,5%. Tutaj to jest też taki cel, który stawia sobie Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, żeby w okresie dłuższym ten poziom inflacji się stabilizował i było właśnie na poziomie około 2%, tak jak to było zresztą no, przed pandemią. Czy zresztą przed niektóre, ale to jest tak, że może ten odczyt jest mylący, no bo niektóre rzeczywiście produkty tanieją, ale inne rosną. No weźmy przykład węgiel. No pamiętamy rok temu, jaka była sytuacja z węglem. Ceny takie, no powiedzmy, na jednym z popularnych serwisów z prywatnymi ogłoszeniami dochodziła tona węgla do 2500, nawet 3000. Orzech wysokokaloryczny. Ja teraz mam przed sobą rozwiniętą tą stronę Grodzisk Mazowiecki, bo tutaj powiedzmy mieszkam, patrzę na ceny, obecnie można
ten sam asortyment węgla, czyli węgiel, orzech wysokokaloryczny, kupić za 1300 zł, no to tutaj mamy olbrzymią obniżkę, ale może to powoduje, że ten koszyk jest stabilny, a inne rzeczy jak mleko, jak warzywa, jak rzeczy spożywcze jednak cały czas rosną i dlatego my, chodząc do sklepu, bo codziennie nie kupujemy tony węgla, ale codziennie kupujemy zakupy, to może Polacy się dziwią, bo mówią, odczyt jest zerowy, a ja z miesiąca na miesiąc za zakupy płacę coraz więcej. No tak, to tutaj pamiętajmy, że pewne to jest średnia. Jeśli mówimy o inflacji, to jest średnia, czyli w stosunku do tej bazy, który było rok temu. Ten przykład węgla pokazuje, że właśnie wtedy, kiedy no, była sytuacja pewnego deficytu, czy też potrzeby zaopatrzenia się w węgiel ze względu na te kurczące się czy trudności związane z gazem, ale też no, ze względu na to, że wiele gospodarstw domowych w Polsce opala węglem. No i w takiej sytuacji, kiedy jest ryzyko, że może go nie może zabraknąć, no import był kluczową sprawą po to, żeby ludzie przede wszystkim mieli ciepło. W ten węgiel zaopatrzył nas rząd odpowiednio. Na szczęście zima nie była trudna, więc trzeba się z tego cieszyć. No i teraz no, może to jest też okazja obecnie zaopatrywać się właśnie w węgiel. Te osoby, które cały czas używają węgiel, radzę, żeby go właśnie kupić, bo niektórzy sobie pomyślą tak, no jak spada cena węgla, no to jeszcze poczekam, to ona spadnie jeszcze bardziej. Więc tutaj zawsze trzeba pamiętać, że to jest trochę taki charakter sezonowy, kiedy zbliży się już wrzesień czy październik, to wtedy zacznie się rosnący popyt na ten węgiel, więc kupowanie go właśnie w granicach lipca, sierpnia jest najlepszym momentem potencjalnie, żeby chociaż też warto pamiętać, że przed całym zamieszaniem tona węgla była poniżej 1000, więc i tak jesteśmy powyżej tych cen, które mieliśmy przed całymi zawirowaniami związanymi z wojną na Ukrainie. To panie profesorze, tylko tutaj zatrzymałem, przerwałem panu profesorowi właśnie w tym, że warto kupować teraz. Spodziewamy się, że tej zimy jednak ta inflacja może jeszcze raz ruszyć i zobaczymy, że znowu będzie kłopot z gazem, że teraz jest miło, bo jest wakacja, ale że ten sezon grzewczy, no kolejny sezon bez możliwości dostaw z Rosji spowoduje, że znowu nośniki energii staną się czynnikiem, który będzie napędzał inflację? No tutaj z jednej strony, tutaj może trzeba być tutaj z tym ostrożnym, bo pamiętajmy, że w sytuacji tej takiej drastycznej wybuchu wojny te ceny energii były podyktowane tym, powiedziałbym, chciwością monopolii tych dostawców gazu, producentów gazu, czy też ropy, bo ich koszty nieznacznie wzrosły, a ceny wielokrotnie. Tutaj to się ustabilizowało. No i drugim czynnikiem, który cały czas jest groźny, a który tylko leży w gestii no, Unii Europejskiej, to jest ten podatek za emisję CO2. I tutaj oczywiście ta sprawa cały czas jest dużym ryzykiem, bo są zamiary, żeby nałożyć ten podatek za emisję CO2 i na transport, na budownictwo. I to jest największe zagrożenie i z tym w tej chwili trzeba już walczyć, bo moim zdaniem nie ceny jako takie, które mogą być pod dyktatem oligopoli, ale właśnie ten składnik tego podatku za emisję CO2. Tutaj ja bym oczywiście, jeśli chodzi o wytwarzanie energii, to ten podatek w kosztach stanowił, czy w tej chwili nawet niewiele mniej jak 50-60%. To jest bardzo dużo, co właśnie no, powoduje, że on dzięki naszym w sumie
koncernom energetycznym. One jakby te swoimi zyskami dzieliły się, żeby te ceny stabilizować w naszym kraju. Ale na dłuższą metę my musimy wywrzeć pewne działania na Komisji Europejskiej, żeby ten szalony, bezsensowny system podatku za emisję CO2 został usunięty. Teraz, kiedy jesteśmy w lecie, do tego może nie odczuwamy, łatwo zapomnieć o tym, ale później za chwilę już od jesieni pojawi się jakiś właśnie stres. I to jest podatek, który nie jest uzasadniony tym, że on pokrywa koszt zanieczyszczeń czy niszczenia środowiska. Tylko to jest po prostu taka lichwa, ja bym powiedział. I trzeba nad tym postawić główny akcent, żeby nie doszukiwać się, nie myśleć tak, że tutaj jakieś czynniki wewnętrzne w Polsce czy w innym kraju o tym decydują, tylko niestety to jest taki układ międzynarodowy, a ma wpływ na to Unia Europejska, Komisja, i trzeba dzisiaj w tym kierunku intensywnie działać, bo to może znowu wywołać kolejne problemy. To panie profesorze, ostatni temat w naszej rozmowie musi się pojawić, czyli oczywiście przy każdym tak dobrym czy lepszym od oczekiwanych odczycie inflacji znowu wybucha dyskusja, kiedy rozpocząć luzowanie polityki monetarnej, kiedy obniżyć stopy procentowe, żeby kredyty były tańsze. Ten odczyt wskazuje, że w tym roku Rada powinna wykonać pierwszy ruch w tym kierunku. No ja bym tutaj, że tak powiem, ostrożnie do tego podchodził, dlatego że jest moim zdaniem kluczową sprawą jest spadek inflacji poniżej 10%. Ja liczę na to, że on spadnie do poziomu do końca roku nawet, prawda, 8 czy jeszcze niżej, bo wtedy ten spadek inflacji powoduje, że nasza siła nabywcza naszych pensji, dochodów jest odpowiednio niższa, bo jest mniejsza inflacja. I ten poziom inflacji bardziej jest szkodliwy dla siły nabywczej niż, nie wiem, obniżenie w pierwszym kroku, załóżmy, o na przykład 1 punkt procentowy stóp procentowych. Czyli patrząc na efekt korzyści dla gospodarstw domowych, dla gospodarki, większe znaczenie ma działanie na to, żeby ta inflacja spadała, czy ona bardziej korzystnie oddziaływuje, niż na tym etapie obniżki stóp procentowych. Bo trzeba jeszcze sobie upewnić się, że ten trend się utrwala. Mamy na razie 2 miesiące intensywnych spadków, ale jeszcze w tej chwili byłoby za wcześnie. Poczekajmy jeszcze, wydaje mi się, przynajmniej do września, października. Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej, a także prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kurier Ekonomiczny. Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.